18 marca 1937 roku odbył się jeden z ostatnich aktów bitwy o Guadalajarę. Włoskie siły ochotnicze, które próbowały wcześniej ruszyć na Madryt, znajdowały się już w krytycznym stanie. Po załamaniu się włoskiej ofensywy na Guadalajarę, bataliony brygad międzynarodowych włoski imienia Garibaldiego oraz polski imienia Jarosława Dąbrowskiego kontratakowały w kierunku miasteczka Briłega. Na tych średniowiecznych ulicach rozbiły oddziały włoskiego korpusu ochotniczego, zdobywając dużą ilość sprzętu oraz zaopatrzenia.